Witamy kolegów hodowców. Witamy na naszym kanale Kurwiński Kaszubowski. To z półtora tygodnia nie mieliśmy żadnego filmiku. Trochę obowiązki, praca, czas, wiadomo, dni teraz krótsze, więc ciężko się zebrać. Dzisiejszy filmik co? Teraz dzisiejszy filmik troszeczkę w skrócie tylko powiem o tej wentylacji, bo to jest cały czas temat aktualny. My robimy testy sobie różne. Kolegów, którzy dali nam różne propozycje, różne rozwiązania. Dziękujemy ślicznie, bo i fajnie, bo ten filmik miał wejść ile tam 9 tysięcy, ponad 9 tysięcy, więc nas to no miło jest, że też jakiś temat pewnie ktoś każdy sobie zaczerpnie za siebie. Wszystkie rady są jak najbardziej dla nas do pod kątem no, rozważenia, tylko musimy też zauważyć, my też głupiemy jak tyle osób, ten zamknij tu dziurę, ten tu, ale bierzemy, jakby na parę dni robimy tak, bo każdy gołębik jest inny, w innym miejscu, położeniu i każdy jeden kolega ma wszystko zamknięte, ma fajne wentylacje, drugi ma wszystko otwarte, też ma fajnie, także nie jest to jakiś temat łatwy, ale dzisiejszy filmik chcemy poruszyć temat też wilgotności. Wilgotności temat, gdyż nas tutaj też jakby wywołał i zmotywował kolega, który lotuje właśnie w Anglii, Dariusz Golach. Pozdrawiamy go serdecznie, dziękujemy za miłe słowo w naszym kierunku. My też jego tam filmiki sobie zawsze lubimy zerknąć. Fajnie, bo przynajmniej wiemy jak się też kolega nam pokazuje, jak się obrazuje i się lata no w Anglii, nie? W tamtych, gdzie też podobna może jest wilgotność, też deszcze, Anglia tak się kojarzy z nami. Także jeżeli chodzi o temat wilgotności, mamy taki pomysł dla kolegów hodowców, żeby każdy zmierzył u siebie wilgotność. Jeżeli taki ma sprzęt, taką perułę. Jeżeli ma, czy w domowy, czy zmierzył wilgotność w swoim gołębniku. I w komentarzach napisał, i też może województwo jakie, województwo, miejscowość. Zobaczymy, jakie mamy te wilgotności w Polsce, jak się lata. I czy wilgotność jest też dużo mniejsza w gołębniku niż na zewnątrz. Jest to dla nas też pomocne, bo my też sobie powiedzmy mamy jakieś rozważania na temat tej wilgotności. I kolega... Myśmy też próbowali, tak jak kolega Darek, że ma wszystko zamknięte, żeby nie wpuszczać. Jest to niegłupie na pewno. U nas jest brak pełne powietrza. U nas wtedy się jakoś robi właśnie ciężkie powietrze i tak żeśmy rozmawiali w sumie i testujemy, bo my nie jakby wszystko bierzemy pod uwagę i sobie testowaliśmy też na swoim, że niby to jest dobrze, że nie wpuszczamy, ale gołębie też nie mają jakby, nie ma tego przepływu. Teraz co jest lepsze? Też może tutaj wspomnimy o jednej rzeczy, którą tam jeden kolega przypisał w komentarzach, że... Dziękuję. Także ten przyszły hodowca. Także nie będziemy przerywać filmu, tylko skończymy myśli. Jak to było, że też pisze kolega jedne właśnie, żeby mamy sobie wyobrazić, jak gołębie wjeździemy w aucie. Weźmiemy sobie, wrzucimy 2-3 skrzynki, a oto myśmy dzisiaj też jechali akurat z gołębiami. I sobie tak mówimy, to właśnie taki fajny komentarz. Teraz my zamykamy gołębnik i ile tego pyłu i ten gołąb oddaje właśnie i... Też chyba źle. No dzisiaj mając samochód 9 sztuk, no. Po kilku minutach. Tak, już czujemy w nosach. My jesteśmy właśnie tak też uczuleni na tym punkcie. Zaraz czujemy, także jakby to powiedzieć. Mniejsze zło, żeby wybrać. I no naszym zdaniem jest lepiej jak jest otwarte. Nawet jak jest duża wilgotność. My teraz mierzymy sobie akurat. My możemy powiedzieć, u nas wilgotność jest jak były teraz duże deszcze, po 96% w gołębniku i tak dalej. No mniejsza by była chyba gdybyśmy wszystko zamknęli, to nam niedużo spadła, ale musiałby być chyba grzany. Kolega też Darek ma ocieplany jakby ten gołębnik, to też właśnie, no bo to robi izolacja, tak jak w domu mamy. Izolacja, tylko że plus ogrzewanie, ale czy to u gołębi jest dobre? Nie wiemy. My nie chcemy tutaj, my nie negujemy kolegi Darka jakichś tam postępowań, bo ma swój sposób, każdy ma swój sposób i może tam akurat coś innego mu wieje, powietrze krąży. U nas nie krąży. Nie krąży. Wilgotność jest, także u nas jest wilgotność podobna jak na dworzu.
to też się, zwiększa przy deszczach, jak zauważyliśmy, nie? Tak. 3-4%, a to jest chyba normalne, bo jak rozmawialiśmy się z jednym też hodowcą, to mówi, że czego tego mam się spodziewać, też jakiejś wilgotności, skoro, jak mówiłeś, nie jest ocieplane, żadnej izolacji dodatkowej nie ma, pełnie strapiano. Tak on trochę jakby uspokoił, ale też dla was, dla kolegów jest właśnie temat wilgotność, który Darek Golach zaczął. My też jakoś pociągniemy go, żebyśmy sobie mieli ten... Jesień jest fajna, bo można takie tematy różne poruszyć i na przyszły sezon być mądrzejszym. Gołębniki, tak jak też kolega nasz powiedział, że jesień, wiosna jest najlepszym sprawdzianem. Łukasz, kolega z naszego Krynicki, że najlepszym sprawdzianem wentylacji. Myślę, że rację ma. Piszcie, jaka wentylacja jest u was, znaczy wentylacja, wilgotność. I tak właśnie, czy jest taka sama na dworze w gołębniku. Podzielcie się z nami, z innymi hodowcami, a sami zobaczymy w obrębach naszego kraju, jaka jest wilgotność, no, czy na Pomorzu u nas, bo u nas my jesteśmy od morza, 30 km, więc my też mamy jakiś tam problem tej wilgotności od morza nawet, a jeszcze deszcz nam dołożył, także tyle. Jeżeli o wentylację, my jeszcze filmik później będziemy dalej jakby kręcić. Teraz tu przejdziemy się z kamerką. Mamy te fronty pozakrywane, tak jak mówiliśmy, żeby ten powietrze nie szło od dołu, jakby szło. Mamy różne opcje, teraz testujemy, z oknami otwartymi, z rurą odpaloną wentylacyjną, zakrywamy te dziury, zrobiliśmy więcej. Patrzymy, jaka jest różnica, bo tu kolega też kazał w korytarzu, żeby zakryć, żeby więcej te powietrze krążyło przez cały gołębnik. Przez cały gołębnik, tak. No to tak też będziemy próbować, choć mamy już na przykład takie też informacje, znaczy takie informacje. Spostrzeżenia, albo ktoś na przykład mówi, że znowuż gołębie, że to powietrze nie może za mocno krążyć przez gołębie, bo będą teraz kichać, parskać i tak dalej. Także jest nam ciężko, no nie chcieliśmy doradztwa, ale też nam jest ciężko na wszystko odpowiedzieć, na wszystko sprawdzić, no ale dziękujemy, bo nam dużo się takich myśli urodziło, nie? Na pewno. No i cały czas będziemy modzić. Pokazywaliśmy te gniazda, jak robimy, to też następny filmik, koledzy, będzie. Także no, dzisiaj taki dzień, taki mieliśmy troszeczkę luźniejszy, więc gołębki sobie kąpiele zażywają zawsze. Także dzisiaj, no dzisiaj czwartek akurat, my jesteśmy akurat z okolic Gdańska, więc się wybieramy na mecz. Polska, Czechy, mam nadzieję, że będzie dobrze. I tyle z naszej hodowli. Co jeszcze możemy? Chcielibyśmy też również, mamy jakieś tam propozycje osób, żeby jakiś tam utrwalić trochę filmik nagrać z hodowcami, ale też mamy zaproszenie, ale tylko okręg gdański. Jeżeli koledzy macie chęć pokazać swoją hodowlę, podzielić się, macie coś fajnego do przekazania młodszym hodowcom, młodym i chęcie. No chętnie nakręcimy swój okręg gdański, chcemy pokazywać. Także można do nas zadzwonić, do mnie, do Marcina, numery pod filmem wrzucimy. Zapraszamy, żeby się nie wstydzić, możemy też tą jesień, jakąś zimę troszeczkę pokazać w naszym okręgu gdańskim. No tak co, my też to robimy hobbystycznie, tak? Nie, że jak ktoś zaraz pomyśli, że coś zamiast celu, tak? Za jakiś tam filmik, jak tutaj też były, no były jakieś takie spostrzeżenia, a powiedzmy, za to chcą mieć. Nie, my po prostu... Nie, my ani gołębi na aukcję żadne nie chcemy, nic, nie, my tylko... pokazać. Niech ludzie widzą, tak jak to u innych wygląda. Tak, u nas ten okręg gdański, może też coś to właśnie temat wentylacji, wilgotności. Ktoś ma jakieś tam swoje gołębnik, fajnie mu te powietrze cyrkuluje, to zawsze się podzielimy. A nasze gołąbki tak tutaj, trochę też zawsze gołąbka pokażemy, bo to fajnie jest. No akurat kąpiele, wanienka w okresie pierzenia. Tu jeszcze kolega prosił, też jeden w komentarzach było, taki temat, okres pierzenia, co my dajemy, co my robimy, to możemy tylko powiedzieć, no my nic specjalnego, my nie kupujemy jakichś zestawów pierzeniowych, takich rzeczy, no my tam, no rok jest każdy taki sam, no to samo trzeba dać, nam dużo i daje co, no karma z lotów najlepiej jak zostanie, bo karma... Karma, preparaty, wszystko, po prostu nie podchodzimy do tego jakoś tak, że okres pierzenia po prostu na drugi plan schodzi, tak? Nie, u nas też jest bardzo ważny, bo wiadomo, że sezon dopiero się zaczyna. Karma wtedy jest też bardzo dobra, wszystko tam nie ma tam, że a skończyły się loty, to tam jakieś ochłapy stoją. No my polecamy, tak jak inni hodowcy polecali, najlepiej karmy z lotów, jak zostaną. Zostanie karma, bo to jest karma zawsze na loty, jest chyba tak producenci bardziej chyba, może nie wiem, może się bardziej skupiają i tak starają się, żeby ta karma była. Może okres pierzenia zimy to już jest wiadomo, co zostało, coś, te nasiona, no teraz karma poszła w górę.
Ale my polecamy tak, karmę zostawić z lotów jak najwięcej, żeby zużyć ją całą sobie, żeby nie trzymać na jakiś przyszły rok, tego to nie ma sensu, to nie musi być, że to napis pierzeniowa. A tak później przechodzimy na karmę pierzeniową normalnie. Nieraz sami tam dorzucimy słonecznika, konopi, tu Marcin czy coś tam z rynku kupi, czy konopi, czy... Czy rzepaku nieraz troszeczkę wzbogaci, już troszeczkę jak widzimy, że mamy na ostatnim, na przykład my, akurat, tak my mówimy jak u nas jest, w ostatnim piórku do zrzucenia, no to tak już powiedzmy dajemy procentowo jakoś tam 30 powiedzmy zimowej karmy takiej bardziej, później jęczmienia troszeczkę więcej, my tak u nas jęczmienia później 50% przynajmniej idzie. No tak grudzień nie zazwyczaj rok temu też mieliśmy. No i my już tak przechodzimy później na raz dziennie karmienie, raz dziennie karmimy na wieczór. Przez okres miesiąca? Półtora wychodzi miesiąc, no. To też za chwilę wstępne parowania, tak? Wiadomo, jak to jest styczny, to też muszą być trochę inaczej przygotowane gołębie. A jeżeli chodzi o preparaty, normalnie, no. Olej. Oleje. To samo, co ma, tak, cały czas, no to nic zdać, nic ująć. Tak, może nie ma jakiś. No, tak podobnie, bo my z Centrum Zdrowia, tam my Kodiaro, jeżeli chodzi na przykład kokcje, tak sobie powiedzmy, my sobie zawsze zapisujemy, mamy, u nas jest dwóch, ja to nawet tak sam robiłem. Czy Marcin, myśmy sobie piszemy na kartkę, na przykład bierzemy sobie tam parę rzeczy, które sobie wybierzemy, drożdże, to piszemy w jaki dzień tygodnia dajemy, mamy w tygodniu też czystą, z dwa dni czyste, nic nie dostają. Rano sobie odpuszczamy jakieś mieszanie karm, wiadomo. Tak, raz dziennie tam z olejem, powiedzmy jak jest okres pierzenia, to my trzy razy w tygodniu pomieszamy z olejem coś. Trochę więcej oleju, tak, tak trzeba przyznać. Tak, no nie lejmy, że więcej, tylko że trzy razy w tygodniu jest olej, częściej. Bo pół litra nie wlewamy na kilogram. I sypniemy czy drożdże, czy białko. Białko, drożdże. Takie dużo rzeczy nam z lotów zostało, a część taka pospolita. Także tak u nas wygląda spierzenia. Myślimy, że ten gołąb się i tak wypierze, no aby tam te zdrowie było, bo tych piórach później tak widać te powyginane, jeżeli coś nie miał wysiłek, czy coś jest mu. Akurat jesteśmy też w okresie badań. Możemy tylko powiedzieć tyle. Też jakieś tam zobaczymy, no u nas jakieś badania są dosyć takim ważne, bo trochę się tam po tym sezonie mieliśmy różne i gołębnik, i wentylacja, i to wszystko jakoś tam bierzemy do kupy. No chcemy się przygotować do tego maja 2019. Ale... A tak kąpiele, pierzenie, wiadomo, że te... że te piórka, ten pył i tak dalej, żeby to je trochę one się, że tak powiem, wyprały. Pogoda u nas akurat bardzo sprzyja, no ale z tego co ja zawsze rozmawiałem ze starszymi hodowcami, to nawet zimą potrafią kąpać. I taki starszy hodowca mi zawsze mówił, że gołąb jak jest zdrowy, to i się w zimę wykąpie. Może coś jest, może. Takie niektóre rzeczy się jeszcze chwyta z tych starszych hodowli na pewno. Także nic, pozdrawiamy. Co? Życzymy, nie wiem, życzymy Polsce, żeby wygrała dzisiaj. A tak zapraszamy do komentowania właśnie, jaką mamy wilgotność w swoich gołębnikach. Zróbmy jakiś obraz i zrobimy sobie następnym filmikiem podsumowanie, może wentylację już i my też tu kończymy gniazda, pokażemy jak to wyszło. Przeróbki cały czas. Przeróbki, tak, już nie możemy na nie patrzeć, także nic, pozdrawiamy, do następnego, dobry lot.